Jeszcze niedawno w Suwałkach wystarczał jeden dzień na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Skala wymiany różnych mebli, AGD i tak dalej jest tak wysoka, że kiedy ja przychodziłem do spółki, odpady wielkogabarytowe odbieraliśmy jeden dzień. Ja nie mówię, że na danym osiedlu, ale generalnie rzecz biorąc, jakby pracownicy byli zaangażowani jakby jeden dzień. Ostatnio to były 3 dni w tygodniu, a no, robimy przymiarkę, że trzeba będzie codziennie niestety, bo tego jest tyle, że nie jesteśmy w stanie przerobić i nie jest w stanie również tego przerobić przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. 4-5% wzrost ilości odpadów w skali roku był przewidywany przez Suwalski Ratusz, ale problemem stały się odpady zwożone do kompostowni z okolicznych gmin. W przypadku gmin w ostatnim okresie, a właściwie tak naprawdę od początku tego roku, no, ten przyrost jest bardzo zauważalny. Z tych informacji, które otrzymujemy tutaj od pana prezesa Walędzewicza z Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, wynika jednoznacznie, że w przypadku niektórych gmin masa śmieci wzrosła o 30%. Może to świadczyć o tym, że znacznie mniej śmieci trafia na dzikie wysypiska czy do domowych palenisk. Tutaj są problemy w przypadku zagospodarowania, czyli ich przerobienia, przesortowania, no są bardzo duże. PGO jest, jakby zostało tutaj zmuszone ostatnio w zeszłym tygodniu poleceniem prezesowi, no, zwiększyć zatrudnienie w spółce, bo po prostu mają problem, żeby przerobić tą masę odpadu, ją wysegregować. A coraz większym problemem jest frakcja energetyczna, czyli to, co nie może trafić na składowisko zgodnie z przepisami, tylko powinno zostać zagospodarowane w inny sposób. W domyśle albo trafić do spalarni, albo do zakładu przetwórczego. I tutaj w ciągu ostatnich miesięcy pojawił się kolejny bardzo istotny problem. Sytuacja wygląda tak, że od kwietnia spalarnia w Białymstoku nie przyjmuje śmieci z terenu Suwałk i całego województwa generalnie podlaskiego, bo wszystkie rypoki są w tej samej sytuacji, czyli obiekt, który był budowany teoretycznie po to, żeby też właśnie śmieci z całego województwa podlaskiego, tę frakcję energetyczną zagospodarowywać, odmówił ich przyjmowania, zasłaniając się tym, że nie ma wolnych mocy przerobowych. Wcześniej miał, teraz od kwietnia nie ma. Fakt jest faktem, że na naszym składowisku, na składowisku w Łomży i kilku innych w tym województwie, które działają, rosną sterty odpadów tych wysokokalorycznych i nikt ich nie chce odebrać, bo spółka nasza robiła tutaj w ostatnich dniach też przetarg. Nikt się nie zgłosił na odbiór tej frakcji. Z informacji, które mam od prezesa, wynika jednoznacznie, że to jest też problem już pomału ogólnopolski. Po prostu brakuje nam w Polsce instalacji do przerobu tej frakcji energetycznej, którą zgodnie z przepisami musimy przerabiać. Do niedawna Ministerstwo Środowiska stało na stanowisku takim, że nie pozwoli na zbudowanie żadnej nowej spalarni w naszym kraju. Ostatnie doniesienia z zeszłego tygodnia medialne są takie, że zmienia się tutaj potem troszeczkę podejście. Tyle, że troszkę to za mało. Z tego co wiem, na chwilę obecnej na terenie naszego zakładu tam już jest ponad 6 tysięcy ton tej frakcji wysokoenergetycznej, z którą spółka nie ma co na dzisiaj zrobić. Czas przechowywania tego rodzaju odpadów ograniczony jest do roku. I jeśli nic się nie zmieni, za kilka miesięcy problem urośnie do monstrualnych rozmiarów. W przypadku, gdyby pojawiła się taka możliwość, Suwałki będą zainteresowane budową spalarni? Tak, jesteśmy tego typu kwestią zainteresowani. Może nie tyle niekoniecznie spalarni, co zakładu termicznego przekształcania, bo technologie są różne. Natomiast obecnie trwa sporządzanie takiej analizy, którą zamówiło właśnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, gdzie podmiot specjalistyczny ma nam przedstawić możliwe technologie do zastosowania. Pomysł na rozwiązanie impasu więc jest, tylko jeszcze trzeba zmodyfikować prawo, ale to już w kompetencjach samorządu miejskiego nie leży.